Siemanko, tutaj Daria i witam Was na kanale Darliwka. Dzisiejszy odcinek to jakby kontynuacja naszej serii Kto lepiej wyda 100 zł w danym sklepie. Zmierzamy do Łodzi i prawdopodobnie udamy się do takiego większego marketu i pomyślałam sobie, że możemy pojechać do Leclerca, czy jakoś tak, dlatego że byliśmy już w Auchan, byliśmy już w Carrefourze, no a taki większy market to chyba nam został tylko ten. A no jeszcze tam Biedronka i tak dalej, ale to potem. Jeśli odcinek Wam się spodoba, to oczywiście zostawiajcie łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek. Ja będę się mierzyła oczywiście z Dawidem. Nie wiem, kto będzie robił jakie zakupy. Po prostu zrobimy tak, kto kupi lepsze rzeczy. Oczywiście Wy będziecie oceniać. No i zobaczymy. Mam nadzieję, że wygram ja. Pierwszy challenge, jaki robiliśmy, to był challenge w Auchan i wtedy robiliśmy taki challenge na drużynę. Ja byłam z Oliwką, Dawid był ze Stasiem. Jeżeli nie widzieliście, to zapraszam Was do oglądania. Kolejny challenge był w Carrefourze i wtedy Dawid zrobił prezenty dla Stasia i Oliwki, ja wtedy tylko dla Oliwki, bo to miało być tak, że Dawid robi dla Stasia, ja dla Oliwki, ale on wziął mnie, przechytrzył i zrobił tak jakby dla dwójki dzieciaków. Dzisiaj nie wiem zupełnie, jakie będą nasze taktyki, ale wszystko okaże się na miejscu, więc zabieram Was ze sobą i jedziemy na zakupy. Dobra, słuchajcie, jesteśmy na miejscu, trochę po skosie, bo oparłam sobie aparat o szybę, ale no przyjechaliśmy w końcu, bo jeszcze po drodze mieliśmy taką wymianę zdań, jakby miał być jeszcze Sinsay po drodze albo coś takiego, no ale przyjechaliśmy do tego Leclerca i teraz jest wielka dyskusja, bo Dawid mówi, że to jest eklerek. W ogóle tutaj, poczekajcie, bo ja Wam zaraz pokażę, jest w nazwie jest Leclerc, no a ja mówię, że do... co ja powiedziałam? No, że głupie, no. Ja już nie wiem, co powiedziałam. No przestań! No i zobaczcie, jakbyście to przeczytali, no Leclerc albo Leclerc. A Dawid mówi, kurde, eklerek. No eklerek, no. Będzie lipa, jak w tym Leclercu, Leclercu, Eclercu i wszystkim innym tam, co wiecie, gadamy. Nie będzie nic fajnego, bo w sumie byliśmy tutaj kiedyś, ale chyba z parę lat temu. Czemu nagrywasz mnie z tamtej strony? Zepsułam scenę, bo mieliśmy się wymienić stówkami i ja tak czekam. I tak czekam. I wymienia się stówą? No, wymieniamy się, proszę bardzo. I teraz ruszamy na zakupy. Ale ja miałem ładniejszą. To jest jakaś poginta. Zobacz, co tu jest. Co to jest? Normalnie ładny pieniążek. I jak myślisz, Dawid, kto wygra to starcie? Już mówiłem u siebie. Że ja? Mamy ekskluzywne koszyczki. Piękne, fajne. Ej, nigdy na żadnym challenge'u chyba takich ładnych koszyków to my nie mieliśmy. No nie? Dobra, mamy, zaczynamy. Dużo rzeczy. Powodzenia. Hello. Piątka. Pierwszy raz chyba Dawid mnie nie opuszcza. Nie ucieka gdzieś, tylko stoi tutaj. Albo wiecie co, to jest jego plan. Zostańmy razem. Nie, bo to jest twój plan, żeby patrzeć, co ja biorę, żeby ściągać. Powiedz, że tak jest. Tak? Chcesz ściągać? Dała. O, jakie fajne, wezmę to. O, dobra, biorę. Nie, ja to biorę, ja to pierwsza widziałam. Nie, ja to widziałem pierwsze. No dobra, ja tylko żartowałam, ale fajne. I co to jest? Się otwieraj, tam jest błyszczyk i coś tam. A, fajne. Powkurzamy trochę Dawida, pochodzimy sobie trochę za nim. Mój koszyk nadal pusty, niestety, ale tak się rozglądamy. Ale Dawid też nic nie ma. Dużo się nie różni od twojego koszyczka, kochanie. Chyba dawno nie mówiłam, jakim Dawid jest dziadem. Ja wiem, że idąc do tego sklepu mówiłam, że ja wygram, ale Dawid już ma chyba z 4 rzeczy, ja nie mam żadnej i patrzę na te wszystkie zabawki i rzeczy wokół i po prostu nie mam pomysłu, nie wiem, nie mam planu działania, żadnego. Wiem, że te figurki wziął Dawid, on mnie wyprzedził, w sumie jest tam jakaś figurka, no coś jest, nie wiem, może też sobie wezmę z dwie, ale nie, najpierw idę jeszcze poszukać czegoś innego. Słuchajcie, nikt nie powiedział, że muszę kupować zabawki i teraz mnie naszedł taki pomysł, że może iść na słodycze i kupić jakieś, nie wiem, jajka niespodzianki i tak dalej. Wdrażam plan słodyczowy, słyszę tam Dawida półkę obok i wzięłam sobie 3 Kinder niespodzianki, co daje mi 10,50, słuchajcie. Tutaj mam jakieś piaski kinetyczne, więc może sobie jedno weźmiemy, a teraz pójdziemy sobie tam dalej, dalej na sklep, w ogóle poszukać jakichś pierdół i innych akcesoriów. Co tam masz? A, no mam, zmieniłem trochę reguły. Poddawałem trochę rzeczy i trochę zmieniłem. Co zmieniłeś? No zmieniłem, jak chcesz zobaczyć, to niech wbijają do mnie na kanał.
A ja słuchajcie, szłam na pierdoły i zatrzymałam się przy regale z pluszakami i zobaczcie tylko co znalazłam, po prostu nie widziałam ładniejszych misiów chyba. To są squishmallowsy i tutaj mam fioletowego axolota, powiedzcie czy ja się nie mylę, ale chyba tak. I jeszcze takiego słodziutkiego różowego kota. To te dwa moje pluszaki będą mnie kosztować 82 zł 20 groszy i to było 10,50, tak? Tak. Muszę to wszystko dobrze policzyć. Ale i tak idę jeszcze na pierdoły, Dawid mnie śledzi i jeżeli coś, to będę musiała zrezygnować z jednego tego misia, bo 82, 20 plus 10. Ej, oddawaj, co ty wziąłeś? Jajko mi zabrał. Dawaj to złodziejaszku jeden. Refleks, po prostu refleks. Nie, ale ja nie wiem, jakbym miała jednego oddać, to ja nie wiem, którego. Piszcie w komentarzach, który jest fajniejszy, ale to jest na serio chyba axolot. Oliwka by pewnie oszalała, jakbym go przywiozła do domu. No i ten kotek też jest taki mega słodziutki. Powiem wam, że mega mi nie idą te zakupy. Masakrycznie mi nie idą dosłownie. Do dół. I nie, no masakra, jest ten sklep, w ogóle nie, nie. Już więcej tutaj na pewno nie przyjdziemy. To jest papuga? Papuga, a co to jest? Koguto, koguto. Papuszka. Koguto papuga to jest. Papuszka. Dawid. No masakra. Musimy wziąć takie dwie, bo papuszki nie rozłączki. No nie stukaj mnie tym koszykiem. Słuchajcie, z obliczeń naszych wynika, że mogę wydać jeszcze tam 7 zł, więc idę szukać ostatniej rzeczy, zostawiam te dwa squishmallowsy. Generalnie jestem niezadowolona pewnie dlatego, że mam bardzo mało rzeczy, ale serio nie ma tutaj nic takiego do wyboru, ale te dwa miśki są naprawdę super, więc myślę, że może jakieś tam szanse na wygraną mam. Odłożyłam jedno jajko, niespodziankę i teraz zrobiło mi się 10 zł do wydania. Ej, ale ta saszetka kosztuje 10,55. No i starczy ci, bo ci liczyłem. Starczyło, na pewno mi starczy. Bo słuchajcie, tutaj są takie saszetki Minecraft i Dawid, tak jak już mówiłam, wziął, ile ty wziąłeś? 2 albo 3? Co ty robisz? Nie kładź mi tego wszystkiego do koszyka, proszę cię! No, włożył, no. Nie, ale tą jedną, tą sobie. Nie przestań pakować wszystko! Dawid, jak ty jesteś dziad, to masakra po prostu. Wyjmuj to. Na pewno mi starczy? Pada, słuchajcie, pada, moje zakupki niosę, w ogóle tak mało rzeczy kupiłam, że jestem w szoku, nie wiem co się stało. Proszę bardzo, tam logo sklepu, ale nie. Ale nie. Ale nie. Ale nie. Najlepszy sklep do robienia zakupowych, zabaw... Zabawek zakupowych? Nie, zabawkowych zakupów to jest, słuchajcie, z tych marketów Carrefour i normalnie zdania nie zmienię, bo wtedy kupiłam tyle superowych rzeczy w tak fajnych cenach, a tu... Chociaż mam takie słodziutkie squishmallowy. Pada, a ja stoję na dworze i robię jakieś zdjęcia i w ogóle. A Dawid już tutaj nie, no wsiadam też, bo pada mi na głowę, a ty co? Wyjechaliśmy w drodze do domu i słuchajcie, wydałam dokładnie 99 zł, 71 groszy, proszę bardzo. I nadal jestem w szoku, jak... O, aż się nie wyostrzyłam. Halo, no chyba jestem w takim szoku, że naprawdę się nie wyostrzę. Jesteś zadowolony ze swoich zakupów? Oczywiście, że tak. Ale wiecie co? Co by nie było, to ja mam fioletowego axolota i mega słodziutkiego misia i akurat jak będzie nagrywany odcinek, sam się popukaj ty w głowę, jak będzie nagrywany odcinek z dalszą częścią remontu w pokoju Oliwki, to ja właśnie tam chciałam zrobić wielki też remament, tak jakby w pluszakach i te pluszaczki położymy je na łóżku, one są naprawdę takie milutkie i takie słodziutkie, fajne, więc... Chociaż one są fajowe, z dzisiejszych zakupów, dzisiejszego odcinka chciałam powiedzieć, nie wiem co już gadam, jedziemy do domu, ale nie, bo jeszcze mój mąż zarządził, że po drodze jedziemy coś zjeść, więc jedziesz? No ale gdzie? No gdzieś, gdzie zjemy. Gdzie? No gdzieś, gdzie dają jeść. Ale gdzie? Ja już w domu i razem z Oliwką będę teraz otwierała moje zakupy. Zrobiłyśmy sobie tutaj jakieś dziwne światło, słuchajcie, ale mamy takie śmieszne lampy, znaczy śmieszne, nieśmieszne, ale słuchajcie, zobaczcie co tutaj można z nimi zrobić. Dosłownie jesteśmy fioletowe, różowe, zielone, ale te lampy widzieliście już na odcinku 24 godziny w autobusie, bo one nam tam pięknie dały kolor, no ale my przecież nie o lampach teraz. Oliwka już ma kota z Minecrafta, dlatego, że ja kupiłam właśnie coś z Minecrafta. Więc słuchajcie, czas zaprezentować mój łup zakupowy za 100 zł i tutaj są właśnie te rzeczy, które kupiłam, słuchajcie. No i ja ogólnie, nie, no
nie, bo Dawid inaczej tak trochę robi. W ogóle odcinek Dawida będzie też niedługo na jego kanale, więc wpadajcie na kanał Mister Drobny. A ja muszę tutaj wam powiedzieć, że no ja jak coś zobaczę i tak mi wpadnie mega w oko, no to już tutaj nie ma zmiłuj. I te dwa squishmallowy były takie słodkie, no zobaczcie, one są cudowne po prostu. I to jest aksolot. To jest aksolot i ja wiedziałam, że jak go kupię, to Oliwka... Wiem, on jest fioletowy, kotka mamy różowego i ja wiedziałam, że one Oliwce bardzo się spodobają. I słuchajcie, kotek nazywa się Celenia. A ten? Celenia, a nasz aksolocik nazywa się Monika. Zobaczcie, on ma taki mega fajowy brzuszek, więc co, ten zakup jest okejka? Te dwa misiaki już kosztowały mnie, słuchajcie, 41,10 jakoś tak, kosztował jeden, więc ja tutaj już tymi dwoma miśkami prawie wykorzystałam mój budżet, ale miałam tam jeszcze w zanadrzu parę złotych, bo wydawaliśmy 100 zł i co kupiłam? Saszetka z Minecrafta i od razu wam powiem, że taką samą, nawet dwie chyba wziął Dawid, to taki mały spoiler. No i dwa jajka niespodzianki, no i Oliwka oczywiście zaraz zobaczy, co w nich jest, ale najpierw chyba saszetka, co? Tak. Zobaczymy, co tam można trafić w ogóle. No, ej, no właśnie, no co? No ja wiem, ja chyba chciałam już ją oderwać, ale mówię, nie, wstrzymam się. I skoro Oliwka otwiera saszetkę, to ja sobie otworzę jedno jajko, żeby było sprawiedliwie, słuchajcie. Zobaczymy. Ja oczywiście czekoladka. No i jajo mi wypadło tutaj, ale już sobie to biorę. Zombiak? Ej, mama! Inwazja! Ojej, wszystko mi leci z rąk! Ale jaki ten zombiak jest ciężki! Naprawdę, ale jest mega fajowy. Mamo? Wiem, tam Oliwka na półce ma zombiaki. Ej, i zaraz wam pokażemy. No i powiem wam, że mamy chyba inwazję zombiaczków. Zobaczcie, jaka drużyna. O, proszę bardzo, wyostrzyła się. Ale tak, te były z kulek z automatu i one są mega leciutkie, takie plastikowe. Proszę, trzymaj je. A ten to jest mega ciężki. Ten z Kinder Niespodziany naprawdę jest mega, mega ciężki. A co było w moim jajku? Słuchajcie, to wygląda na jakiś pojazd. Czy to jest? Co to jest? Ja nie wiem, co to jest w ogóle. Daj te rzeczy. Coś takiego. Złote. Tutaj mam, ale tutaj zaraz, bo tu co to jest w ogóle? Aha, tu... Ej, ale to jest... Nie, myślałam, że to 44 koty, ale nie, tutaj są jakieś inne zwierzaki i to jest chyba naprawdę samolot. Nie, no to nie jest samolot. Ja nie wiem, co to jest, Oliwka. Serio nie wiem, co to jest. Co tutaj się wydarzyło? Myślisz, że tak jest? Ej, Oliwka wypatrzyła, że to ma tutaj w środku takie fajne wzorki, czekajcie, o! I że to ja można wlać... Co ty gadasz? Rabula trafiła! I kiedy Oliwka będzie składała naszego rabula, słuchajcie, to do mnie doszły niedawno 3 liściki, zobaczcie. I ja sobie tak postanowiłam, że akurat w tym odcinku je otworzymy. Mam też jakieś paczki, ale one sobie leżą tam na jakieś takie challenge czy coś. I tutaj mamy, dobra, nie mam nadawcy, ale pewnie tutaj się dowiem. Widzę, że jakieś piękne rysunki. Droga Darliwko. Piękne, zobaczcie, tutaj z przodu wygląda to tak, jest taka buźka fajna i kratka. Ej, dokładnie tak jak na moich paznokciach, tylko ja mam teraz fioletowo-różową kratkę. O, i mamy rabula teraz, słuchajcie, dobra. Rabul wjeżdża, bardzo ładny jest ten rabul, naprawdę. I teraz zobaczymy, od kogo przyszedł list. Mam na imię Julia i mam 8 lat, czyli starsza od ciebie o rok jest, Julka. Zobacz. No, widzę. Lubię cię oglądać, twoje filmiki są bardzo fajne i ciekawe. Sama gram w Tokaboka i próbuję robić takie same domki. No to super, bardzo się cieszę, że moje domki się podobają i bardzo cieszę się, że robisz takie same nawet. No i słuchajcie, tutaj mam jeszcze tak, nie wiem, czy przez to światło będzie dobrze widać, ale chyba dobrze. Dobra, ja sobie to chowam od razu do kopertki i do mojej skryteczki i bierzemy się za następny list. Właśnie, może Oliwka otworzysz? A co ty tam? Podżera czekoladę z Kinder Niespodzianki. Ja nawet nie zauważyłam, mówię, co tak cicho ta Oliwka siedzi, ja tu proszę. Oliwka mówi, że u niej jest dużo łapek w górę, a ja tutaj mam coś takiego większego, więc ja sobie to tutaj delikatnie rozerwę i wyjmujemy. Oliwcia, powiedz jak... O, jejojoj! Ej, nie podglądaj tu mi! Halo! Poczekajcie, bo mi coś już wyleciało! Wyleciała mi kosmiczna mo, słuchajcie! Piękna fioletówka, ale ładna. Tutaj mam chyba swoją postać Stoki Boki we fioletowych włosach. Już, zaraz, najpierw... Darliwka, ale ładnie, co to jest napisane, tak? Ale zaraz, ty trzymaj list, najpierw sobie otworzymy ten. Mamy tutaj słodkiego małego
kociaczka, proszę bardzo, Oliwka. I tam jest jeszcze, tak, mamy gumeczkę, słuchajcie, to odkładam. Mamy spineczkę, proszę bardzo. No nie, podżeracz ciągle je czekoladę. Jak ja mam tutaj cokolwiek otwierać z nią? Dobra, tutaj mamy nadal rysunki. Oliwka, wow, wyglądasz jak jakaś księżniczka, zobaczcie. Mega ładnie. Tutaj mamy... To ty, Daria, zrób to kaboka, dobra, fałę zła mama. Obiecuję, że zrobię. Zobaczcie, ja nawet mam jakieś perełki na sukience. Był jeszcze taki malutki, słodziutki, niebieski misio. No i teraz jest list. Proszę bardzo, twojego misia. I tutaj mamy list. Daria, wiesz czemu na Insta pisała Maria? Tak, dobrze, dobrze to przeczytałam. Hej Daria, jestem Maja, jestem twoją fanką, to ja pisałam do ciebie. Super, bardzo mi miło, naprawdę dziękujemy za przepiękne rysunki, za superowy list i te małe niespodzianeczki, które były w środku. Ja oczywiście sobie to odkładam i leci do mojej tajnej skrytki z rzeczami od moich widzów oczywiście. I teraz Oliwka zabiera się za ostatni już liścik. Wow! Wow, zobaczcie! Oliwka i Daria, ale to jest mega super dla Darii i Oliwki. No i czytamy. Hej, mam na imię Ines i mam 7 lat, czyli tak jak Oliwka, jak ty. I jeszcze w pierwszej klasie jestem w pierwszej klasie. Mój ulubiony kolor to zielony, tak jak Oliwki. I poczekajcie, i mieszkam w Rumunii. Jak mam jechać do Polski? 24 godziny w aucie. Dobrze to przeczytałam? Tak, no 24 godziny w aucie jest fajne. Ale to zależy, czy się jedzie, czy się stoi, bo my robiłyśmy, trochę jechałyśmy, trochę stałyśmy, nie? I było naprawdę super. Dziękujemy, ale ten rysunek jest mega ładny, naprawdę. I tutaj, słuchajcie, mamy jeszcze listę kanałów. Pierwsza jestem ja, Darliwka, potem jest Werka Aferka, potem mamy Miss Agę i XO Team. Chyba to oglądałam nawet, wiecie? Nie. No i słuchajcie, to byłby koniec moich zakupów. No mało rzeczy kupiłam, ale w sumie nie dało się i nie było nic ciekawego w tym sklepie. Naprawdę, już więcej tam chyba nie pojadę. Najlepiej zakupy robiło mi się w Carrefourze. Tam było najwięcej rzeczy i były normalnie tanie. Naprawdę były super ceny w tym Carrefourze. A tutaj, no ale fajnie, że wzięłam te squishmallowy, bo one są naprawdę, naprawdę słodziutkie i Oliwka będzie miała przytulanki. No i że jest aksolot. Jak oceniasz, Oliwka, te moje zakupki? Okejka? No dobra, to jak Oliwka mi daje okejkę, to znaczy, że jest okej. Bardzo dziękuję za oglądanie i piszcie w komentarzach, które sklepy mamy odwiedzić kolejne. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Zostawicie łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek, a my już uciekamy. Żegnamy się z Wami i do następnego. Hej!